Poczekaj. Dobrze. Halo, dzień dobry. Halo, cześć, dzień dobry. Ja witam was bardzo serdecznie na odcinku singla, znaczy sąsiadowego, takiego challenge'owego. Tak, 10 sezonów challenge. Dzień dobry, też witam Ciebie serdecznie na moim odcinku w tym samym czasie. O. Poczekaj, tobie zaczyna, ale tu nie się nie ten. No, u mnie trochę zmian było, bo widzicie, o tu nowy sprzęcik. Wasze woziko, bo taki ten do słomy rozcięty wywoływania. Nowy rozrzutnik, ale trochę stary, ale nowy, bo dopiero go kupiłem od sąsiada. Tutaj na testy przyszedł taki zestaw siewny. Tutaj pługiem będziemy orać, ten tu. I tu są dwa ciągniczki piękne, które na testy przyszedł. Ten będzie siał, bo jest trochę taki mniej gabarytowy, ale kunia ma więcej. Mniej gabarytowa. Co ty masz za ciągniki na testa? Tejerka Profi 4145. Ekotech, a tu mam dużego John Deere'a, takiego 6155, który ma no, tak trochę mniej konia od tego sztajerka. O, proszę bardzo, jaka burżuazja u ciebie. Dobra, jedziemy sobie najpierw porać. A u ciebie są Powstały. sąsiadki? Ja, słuchajcie, witam was serdecznie. Ja dzisiaj zbieram baloty MF-kiem. I przy okazji też i rzeczywiście dużyce używam John Deere'a. Jak widzieliście, bądź nie widzieliście, ale zaraz zobaczcie, właśnie lecę wam pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze skończyłem tę kiszonkę. Tu się już kiszonka elegancko kisi, już ma cały 1%, tam jest prawie 60 czy 50 ton, coś takiego. Więc tak mi się ładnie to ułożyło w prezentkę. Tutaj przyczepka sobie stoi do roboty z hamulcami, bo coś z tą halką, więc nie tego jest. A w drugiej części odcinka postaram się zacząć głęboszować, bo tam już widzicie, już trochę wjechałem w łąkę, zobaczyć jak ten głębosz w ogóle działa. Mam wypożyczonego na testach głębosza Dondi, pięciołapowego, z takim tutaj kultywatorkiem, znaczy takim, w sumie to nie jest taki kultywatorek, wiesz, są tylko takie łapy jakby, nie takie haki, bym powiedział. No i to tyle w sumie, nie? Więc bierzemy się do roboty, tu nie ma w ogóle na czym się zastanawiać. John Deere czeka gotowy do działania. Dobra. Jeszcze jest paliwo. Jeszcze jest paliwo. Aż w szoku jestem. Więc bierzemy się za robotę, bo tu się nie ma w ogóle nad czym. Wiesz, zastanawiasz, nie? No, ja sobie muszę powoli jechać przez te działki, bo pojechałem przez działki i stary, to jest tak wąsko, co chwilę gdzieś ten pługiem haczy. No ja na razie kończę pierwszy sezon, sąsiad sobie skipnął do drugiego sezonu, więc. No właśnie, ja już jestem daleko. No, ale ja zaraz Nic nie też mówię. będę ogarnął sobie to szybko, więc. Z tymi, wiesz, hektarami to jest chwila, moment i już będzie ogarnięte, nie? Dobra, ja sobie tutaj to poustawiam, od razu pozwolę sobie użyć wspaniałego rzeczy, jaką jest Strong Farm, i sobie poprzestawiam belki, tak żeby było mi O wygodniej. Jezusku! Tu tych balotów w sumie nie mam aż tak dużo tutaj, wiesz? No to Bo tu dużo ile jest? znajdziemy. Są 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 balotów z tego pola pszenicy, czy to było tutaj. Dobra, muszę odłożyć ten telefon, bo nie mogę jeździć. Stary, nie jeździ No. jak masz telefon w dłoni. Ale to tak musiałem. Pan puści ręce. No do cholipki, jasny. Puść ten płot, bo mi krzywdę robi Aż ciągniki. workę robi sąsiad. No właśnie, jeszcze nie, bo na pole dopiero dojechałem teraz. Zaraz pewnie się zapytacie, halo, halo Ewosz, a czemu ty stawiasz sobie staki te baloty tak na sztorc? Bo ja sobie wymyśliłem, że nie będę się bawił i nie będę się pierdzielił z przestawianiem tego, po prostu sobie powbijam to w poprzek i już. Czy ja wiem, że to jest Stanie, a czego? nierealne, to jest tak średnio realne, bo w sumie widziałem, jak ludzie tak robią, wiesz? Jak? W sensie, jak mają prasę, to mają takie ustrojstwo, które stawia to, wiesz, na sztorc No. i w ten sposób nakładają, nie? No, jak to woli, to chyba jest. Ja stwierdziłem, że tak sobie zrobię, bo mi tak jest wygodniej, już to jest opatentowane na farmingach wielu. Więc czemu mam się męczyć, skoro się mogę nie męczyć, prawda? Tak, sobie tak wjechałem w sąsiadowy rzepak, ale to spokojnie, bo to nie użytek jakiś. Nie skosił go, tak stoi, to chyba myślę, że no, raczej już się nie spulta, że wjechałem sobie leciutko. No właśnie, więc ja w późniejszej części wezmę sobie John Deere'a dużego, zatankuję go w końcu, bo myślę, że z tym głęboszem to będzie trzeba zatankować, bo może być problem. Właśnie w następnym sezonie sobie kupię głębosz jakiś. Bo teraz no, muszę tym pługiem sobie jeszcze poradzić, No bo oszczędzam pieniążki. ja stary testuję tego Dundiego i powiem ci, czy to jest w ogóle warte zachodu, czy to nie jest warte zachodu, nie?
Ale ja ci powiem tak, sąsiad. Do lata będę miał około 160 tysięcy już za prąd, który generuje mój panel piękny, cudowny. Krówki już zaczęły produkować mleko, bo już się pierwsza ocieliła, właśnie muszę wam pokazać jeszcze. Jak sobie pojedziemy na farmę, to krówki wam pokażę, piękne są. Patrz, to są się taki piękny cwaniak, nie? Ja cwaniak tutaj realnie wszystko robię, ten sobie poskipował, stary. Czas jeździć. No co miałem robić? Miałem się iść patrzeć, jak sąsiad robi, no proszę. Też stary nagrywać, tak jak ja to robiłem. Nie tam gadał. Nie moja wina, że mi save'a usunęło. No tak, to w sumie racja. Się zdenerwowałem i musiałem iść trochę bardziej do przodu. No ja muszę ten kredyt spłacić nieszczęsny. A właśnie, tam. Te wszystkie bajerki, co tam was ominęły, to będzie wszystko tam w opisie będzie o rozpiska zarobków, wydatków. Zysku, stratów i innych takich. Kredytów i innych takich. No tak jak ja robię, nie? Bo stwierdziłem, że to jest wygodniejszy sposób niż robienie tych grafik, wiesz? No, ale z tego panela stary już zarobiłem prawie 100 tysięcy chyba. On już mi spłacił całą pożyczkę praktycznie. Proszę bardzo, sąsiad. Ja na ten CCM liczę, nie? Ja tam zaraz z drugiego sąsiada będę wykupywał jakiegoś. Właśnie, to pole to kupiłem za dofinansowanie na CCM, którego w końcu nie jestem w stanie wykonać, bo postawiłem, nie działało i chłopaki spakowali to z powrotem. Pieniążki mi zostały, ale muszę to jakoś tam chyba przetrawić na po prostu kukurydzę taką do biogazowni. Albo właśnie na ten, na biogazownię do buraków. Będę robił wysłodki. Sam siadł. O proszę bardzo. Widzę, że Global Company jest tutaj od Janie Pawlany bardzo chętnie. Company Global. A i owszem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ja w CCM uderzam. Myślałem, słuchajcie, o... Myślałem o mytych ziemniakach, nie? Myte ziemniaki będą opracowane. Ale wiesz co? Tak sobie pomyślałem. No bo w sumie teraz tak. Zastosowanie sadzarki. Tylko do ziemniaków. Tylko ziemniaków. Zastosowanie kombajnu. / kopaczki. Tylko do ziemniaków. Zastosowanie siewnika punktowego, kukurydza, soja, rzepak chyba też możesz nim siać. Co, ziemniaki nie możesz? Nie, ale ja mówię tym punktowym takim, nie? No. Możesz siać buraki, rzepak, słonecznik, soję. Trawy chyba też. Rzepak nie. Rzepak nie? Trawy też nie. To co, burak, tylko soja i... Słonecznik, soja, kukurydza. Cztery chyba, tak? Prawie. Aż sprawdzę w sklepie. Bo coś mi się wydaje, że więcej. Daję mi się za 4. Bawełna jeszcze, stary. No ale bawełna to nie istnieje na naszym świecie tutaj. No ale no teoretycznie. No to 4. Soja, burak, kukurydza, słonecznik, nie? Kombajn, którego używasz do większości rzeczy. No oprócz może buraka, to masz ten sam, który jest zbożowy. Sąsiad? Ten John Deere duży, nie? No. Jest mega, mega ekonomiczny, stary. On pali tylko 100 litrów na godzinę w worce. John Deere ekonomiczny? No, a no ten akurat tak, bo tamten drugi, który ma trochę mniej konia, no pali jakieś 150. O Jezu, widziałem w imieniu. O Jezu. Mimo wszystko tak chyba będę chciał Steyera kupić, bo jest piękniejszy. Bo same John Deere tak mieć na farmie. Chciałem kupić Valtrę, ale po tych testach ostatnich się zdziwiłem. Powiedziałeś nie. Bez kitu. I kupię Ursusa. O. A co ciekawe akurat? Wspaniałą 60. O. I będzie biegał z moim 4-skibowym obracanym pługiem. Okej. Okay. Nie no, świruję powiadam, co wy? Chłopaki, ja żartowałem, a oni już przywozili pewnie. Chłopaki, no
A już na tym. Wiecie, co będzie moim najnowszym. Wiecie, co będzie moim najbliższym nowym nabytkiem? Paczka. Nie, myjka ciśnieniowa, wiesz? O, lipka. A ja mam myjkę. Stary, bo jak ja miałbym buraki i to wszystko, to ty masz. Co ja mam? To ja i łeb też... do interesów, ten co ja mam. No to wiesz. Tam pierdzieliś głupoty, tylko co pałe farmazony. No dobra, wiesz? Sąsiad, ile zarobiłeś? Pochwal się. Stary, tylko że ja mam pierwszy sezon, wiesz? A ja mam początek drugiego. I jeszcze nic nie sprzedawałem. Dlaczego? Poczekam na cenę. A tam promocja. Nie byle promocjami w Lidlu się nie zadowolę. Ja musiałem sprzedać, bo nie miałem gdzie trzymać, a szkoda mi było, żeby stary ba, widzisz, bo ja mam bina. No za ten bin to jeszcze się policzymy, sąsiad. Wiesz, poczekaj, ty masz 100 parę tysięcy i nie kupiłeś sobie bina, ale ty głupi jesteś. Nie, bo nie jest mi potrzebny, stary, no po co mi? To za wszystko sprzedajesz? Po pierwsze, no nie mam gdzie tego postawić. Po drugie, bym musiał wydać jakieś, no nie wiem, 40 tysięcy. Co ty, 18-20 tysięcy. Taki biedny, to nie, to ja chcę bogatszy. A bo ty byś się od razu sortownią, suszarnią. No taki, słuchaj, no. Na ćwierć miliona litra. Stary, jak ci z tego sypnie 20 tysięcy litrów, to będzie cud. Boże i tak. I to jeszcze powiem ci, Boże błogosław. Tylko nie Boże błogosław. Boże błogosław. Powiem ci jeszcze, o Matko Bosko kochanego, tu Linda był. Dobra, baloniki zebrane. Elegancko. W sumie no. Chyba się powinno po drogach publicznych z widłami, tymi wiesz, do baladów, to opuszczonymi jeździć, nie? No tak w dół chyba jest, tak zagięte można. No żeby nikogo nie przytupić. Chociaż tutaj wiesz, bocznymi drogami gdzieś opędzlowywuje. Przez jakiś tartak tutaj, przez kup zwierząt to... Oj, a już ciągło. Aż tak mocno tego nie odczują. Dobra. Plan jest teraz taki, że tutaj zostawię sobie obciążnik. Tylko teraz, żebym się dobrze przepiął. O. Kurde, oreczka prawie 13 minut. Ja pitam. A nie, w sumie nie, bo mieliśmy ten wstęp taki długi jeszcze. No ja mam nagrany. No, ile masz nagrane? Ty mówicie 13. No tam mamy tyle same. Ale to było dobre, ja mam. Jakieś zwierzę, potwór tam się pobudził. Tak, którą mamy godzinę? Mamy godzinę 12 praktycznie. Ja sobie tutaj zrobię tak, tu sobie zrobię tak. Zabezpieczone pasami, zabezpieczone. I spadamy z tym, słuchajcie, tylko by lepiej się... Chociaż nie, w sobie te 12 baltów nie powinny mi przeważyć w zakręcie. Chociaż z moimi umiejętnościami. Dobra, stawiamy sprzęt tutaj, opuszczamy to, to nie będzie nam potrzebne. I teraz jedziemy cyk, już to Jerka. Elegancko. To po ile masz konnego tego sztajerka? 175. O proszę. Bierzemy przodek, cyk. Cyk fu, mówisz. I teraz sekcje tu się pojawiają. No jest za, żebym przydupił. Co ty się jesz, mordo? Oj. Co? Teraz będę musiał pszenicę. Chociaż nie, czekaj. Ja mogę się zjeść. Gdzieś to miałem zaplanowane. Bo tu było. Rzepak. Na polu drugim, pole drugie będzie... w miejscu... Chyba tym tutaj. Dobra. Po co ja to zgłosiłem? Ja pinkole, sąsiad, ja zapomniał. No. Opuść przodek, otwórz pokrywę. Gaś, zaciągaj ręcznie. I trzeba paleciakiem wyciągnąć teraz. A dobra, tu jeszcze paleciaka nie ma. Ja zostawiłem już te, ja zostawiłem już... zostawiłem już baloty. Jak ten John Deere przysiadł pod tym głęboszym. O panie kochany.
Właśnie jeszcze muszę go zatankować. Muszę go zatankować, bo będzie przypał. Aha. No to, żebym go zatankował. Dobra. Bierzemy paletkę. Zangowałem go wysiloma litrami dwoma. Oj tam masz lekarz. No właśnie, ja specjalnie włączyłem chudy, żeby zobaczyć ile będę miał spalania, wiesz? Chcę się zobaczyć, jak ja paletę ekstrawagancko... Ekstrawagancko mówisz? Próbuję wyciągnąć z tego. Gałka z biegami to chyba zaraz urwę, tak szybko jakby majchem. Ja tutaj słuchajcie, już objechałem w koło, znaczy w koło raz. Po tej łące, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten głębosz działa i co on robi. No i postanowiłem się teraz tak przeciąć przez środek i sobie sobie to wyłączyć, jak to było nie stało i sobie ten głębosz. Dobra, no to jazda. Sto pięćdziesiąt litrów, stary. Dobra, to jest zatankuję do pewno tam. 10 na godzinę jadę. Bo nie, w sumie do pewna nie potrzebuję. Weźmy tylko 1000. Bierzesz mordo? No. 150 litrów na hektar, znaczy na godzinę. Przy 5-łapowym głęboszu. No i tak optymalnie. I 10 na godzinę w 1900 obrotów. Zaraz zobaczę, jak będzie miał ten obrotów. Steyr z świetnikiem. Nie, no myślę, że też koło tego. Nie, bo jakoś nie będzie tam, za dużo nie będzie paliło. On bierze w sumie, słuchajcie, ludziska tyle, co pług. Ten głębosz. Więc to tak samo jakbym orał. Ale stwierdziłem, tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, że no jednak, jeżeli to jest tyle lat już było nie orane, nic z tą łąką nie robione, to jednak lepszym rozwiązaniem będzie przegłęboszowanie tego, bo ja naprawdę nie mam ochoty w tym momencie naprawiać całego pługa, nie? Lemieszy, przedpłużek, odkładni i w ogóle wszystkiego, nie? Tak. No. Nie zgadniesz ile pali 175-konny Steyr podczas siania? No nie wiem, 40 litrów. Nie no, no... Wiesz, ja bym chciał, żeby tyle palił, nie? No ile? 80 tak ledwo. To w sumie nie jest dużo. Wiesz? Tak naprawdę. No, jest tak odpowiednio mi się. Miałbym być szczery. Właśnie ten, jak masz, wiesz, ten tego kuna z tym zbiornikiem, który ma kółeczka, nie? No. Opuszczasz zawsze kółeczka, czy nie? Jak ci się przypomnę. Ja właśnie staram się kół... Mówisz o przednim zbiorniku, nie? No, no, no. No staram się, ale jak mi się przypomni, wiesz? Bo wydaje mi się, że one właśnie tą buchawę napędzają, którą wiesz, transportuje ziareczka do siedliczka. Nie, wiesz, on chyba służy do tego, żeby obliczać pole wysiewu. Nie no, a czym ten? A czym targasz? Buchawa jest ciągnięta z hydrauliki. W którym momencie masz hydraulikę podłączoną do tego stary? W realu masz podłączoną hydraulikę z przodu. Nie hydraulikę, tylko WOM, przepraszam. WOM masz podłączony. No ja widziałem z WOM-em, bez kitu z przodu. Tam siad. No. Ty wiesz jak to wygląda? No wiem, kurwa. No to... Zobacz sobie, gdzie tam ma się WOM zmieścić. Stary, no mówię ci jak ja widziałem to na filmach w internetach, okej? Okay? Jak tu kółeczka to ma, to nie włożysz tam WOM-a. No nie wiem, może małe ludzie o żółtych kolorach twarzy z kośnych oczach tam zapierdalają, wiesz? Nie obrażaj tej grupy nacjonalistycznych, bo będziemy mieli przypał. Sorry, administration from YouTube, I don't want to, you know what I mean, okay? Because I'm really sorry. I don't have a brain and kiss my ass and kiss ass my friend. Okay, thank you. I know. Halo, proszę tak nie robić. Proszę tak nie mówić. Ja się zastanawiam, słuchajcie, nad zakupem takiego głębosza, bo teraz pokazuję w sklepie, słuchajcie. Ten głębosz w pełnej krasie kosztuje, ten który mam, 2,80 metra, 8500.
wersji bez tego pakomatu. Z pakomatem takim kosztuje już 10 tysięcy, to 11 tysięcy. Dobra, sąsiady, ja zakręcam tu. No, to by było na tyle w tym odcineczku. U sąsiada. U sąsiada oczywiście. U sąsiada jeszcze tam więcej będzie, bo tam się więcej nie agrać zawsze. Więc na razie, cześć, popatrz do następnego, idź do sąsiada i cześć. Eluwi i na AAA. No kurwa. A ja sobie jeszcze skończę ten kawałek łączki. Dobrze. Bo powiem ci, że przyjemnie się to głęboszuje. I się zastanawiam serio, czy by takiego głębosza sobie nie wypchnąć. I to nie jest kwestia tego, że wiesz, że chcę tym zastąpić orkę, nie? Ale tak raz na jakiś czas te pola przegłęboszować, to powiem ci... Że moim zdaniem ma to sens, ale dostaję wpierdziel dżonki, o Jezu. Naprawdę. Bez kitu. On wyje i błaga o litość. A tak ile może zrobiłem tej łąki? Tak z 1/5 może? Wiesz, no ja mam najbardziej wypasioną wersję tego głębosza, nie? Mam z tą kolczatką z tyłu taką, wiesz co chodzi? Tak, tak. No mógłbym kupić bez, ale z drugiej strony mi się wydaje, że to trochę bez sensu by było. No bo później tu trzeba wjeżdżać z agregatem. W sumie teoretycznie nie muszę, bo mam ten siednik, który jest, wiesz, ma tą bronę aktywną, ale no to wiesz, co będzie stało. No to już masz to jako taką uprawione, więc tak naprawdę wystarczy teraz tylko wpaść. Podejrzewam, że co? Że co trzeba będzie to teraz... Nie, ona nie wymaga nawet wapna, no to elegancko. Więc tak naprawdę mogę teraz wpaść z siewnikiem, kupić materiał siewny, który i tak muszę zrobić, bo trzeba będzie posiać te pola w końcu, które mam. Mówisz, będzie? Będzie trzeba. No stary, no. Ale tam na rzecz. I koniec końców będzie trzeba, wiesz, ruszyć, więc teraz sobie trawę zasieję. Już będę miał spokój na przyszły sezon, żeby była jakaś tam, wiesz, miara ogarnięta. Bo ja to zadbam, żeby był jak największy prąd, to na trzech pokosów. Niby jeden pokos zrobiłem, mogłem przytrzymać jeszcze na jeden, ale co by mi to dało, że musiałbym to też sobie na wiosnę zrobić, nie? No. Tak to teraz już mam jeden pokos zrobiony, ono tam się już kisi. Biogaz, na biogaz sobie wyrzucę to u siebie na gospodarstwie. Właśnie jestem ciekaw, czy to sprzeda mi tą kiszonkę, czy to po prostu przerwie mi ją na gnojowicę. Chyba ci sprzeda kiszonkę i zarobi gnojowicę, bo gnojowica się robi podczas fermentacji. No sam. Tak. No. Więc to by było mega worth dla mnie, bo bym sobie ograniczył, wiesz, koszty tylko samego spalenia paliwa przy załadunku, a nie musiałbym tego jeszcze wozić, nie? Więc to by było dla mnie mega, mega korzystne. No i tak by wyszło na tym przyszłym sezonie, nie? Gdzieś tam jeszcze te palety są z tym TMR-em. Gdzieś sam się powoli przygotowuję do robienia własnego TMR-u. Ale z drugiej strony się zastanawiam, że się bardziej nie opłaca po prostu tylko tych paletach, tak wiesz, stary? Ja właśnie patrzę na Andrzeja Dudę, wiesz? A, u ciebie w szkółce? Tak. No i co tam Andrew mówił do tego? Nie wiem, nic właśnie. Bo patrzę tylko na zdjęcia co tam. Ale to, że was nie wypieprzyli ze szkółki wcześniej? To ja w szoku byłem, wiesz? No i kurwa, elegancko idzie robota. Powiem ci, że szczerze, że nie ma co ten John, znaczy ma co robić, ale ja bym chciał spróbować większego tego głębosza, wiesz? Może gdzieś poza odcinkiem się uda to dogadać, żebym sobie wypożyczył, wiesz, ten na 250 kunia. Ale to może się pojawić mały problem w postaci tego, że
No, żumbi już może nie dać rady. Ile mam paliwa? 75 litrów. To jeszcze wystarczy. Stary! Tam siad. No, no. Powiedz mi, jak ty z paliwem stoisz? Z paliwem stoję bardzo dobrze. Dwie beczki stoją sobie w garażu. Taki burżu. Ha, pieniążki są, to jest paliwo. Ale co, paliwo. Działa ci ten barel? Ten nasz taki? Ja mam pojedynczą taką brzuszkę. Ja wiem, że, ale nie działa ci tam, tak? Miałbym być szczery. Dobra, jest elegancko. Elegancko. My powoli kończymy już tak w zasadzie połowę łąki. Na przegłęboszowany stary. Dość szybko idzie, wiesz, tym głęboszem. Ile się powinno jeździć z głęboszem, stary? Zdeszczka maksymalnie. Z głęboszem się w ogóle wolno jeździ. Pamiętam, do 17 i do 15 był taki głębosz, taki żółty, pamiętasz? Sześciołapowy, z nim to się zapierdzielało tam 15 na godzinę. Ale on miał zapotrzebowanie 280 koni, pamiętam, tej pory. No. Ja z ciężkimi takimi fendami, z takimi dżungirami. Popylałem, nie? Więc to w ogóle był, to był w ogóle sztosiwy, jak to mówię. W ogóle ostatnio nauczyciel nas się pytał o takie młodzieżowe słownictwo. Ja mówię, ale beczuj. On mówi tak, dobre. A ty mówisz, pomarańczowe. Zdecydowanie nie. Nie jesteś, przecież ty jesteś dobrym memiarzem. To już jest tak przeżyte, że... To jest przeżyte, wystrane, wyrzucone, tak? To już chyba poród miał 18 razy. Tyle razy było przefuchane. Ale to było, wiesz co, sławne jakieś 3 lata temu? 4 lata temu, no pięć. No. A w internecie to jest jak epoka dinozaurów, nie? Lodowcowa na Polsacie. Epoka lodowcowa na Polsacie, ekstra via Polsat. Stary. Niedługo będzie w tym, w Polsat History. Nie, ja chcę Kevina samego w domu, bo widzieli, ale będę w domu siedział, muszę coś oglądać. Ja... Nie wierzę cię w Kevina? Nie dogadam się sam, że tak możesz nie oglądać Kevina. Kevin jest sztos. Ja nie lubię Kevina. Szczególnie jak na przykład rzucił żelazkiem w tego tam Menela i Menel spadł ze schodów. Menelsona? Spadł ze schodu. No coś pięknego, no przecież to jest jak Tommy i Jerry po prostu w młodzieżowej wersji. No zdecydowanie, stary. Zdecydowanie Tommy Jerry. Tylko pytanie, kto jest Tomem, a kto jest Jerrym? Jerrym jest młody, a tamten jest Tomem. Takim to jest tak irracjonalny film, wiesz, że aż mnie było boli. Co ty gadasz? Chociaż w sumie ja tak patrzę, to czasami też bym się zastanowił, czy dziecko z nimi nie skupiło. Wiesz, a matko, dziecko został w domu. A trudno, wrócimy za tydzień, chyba przeżyje. Wracasz do domu, a tam obóz takiego, wiesz... Więcej rozpaczy. Tak, Indianie się rozgościli już w salonie. Mówisz, o kurwicha. Opowiadałem ci ten dowcip, czy ty mi mówisz o tym kierowcy Tira? Kierowcy Tira? Mogę nie. Nie, to ci nie opowiadałem o tym. To nie jest dowcip, to jest w sumie taka anegdotka życiowa. Mojego znajomego ojciec pracuje jako dyspozytor ruchu w jednej z większych firm logistycznych w Polsce, nie? No i ma, wiesz, tam własną flotę, no i są 24 godziny po... Flotę. No wiesz, zajmuje się własnymi samochodami, nie? No. Że własnymi, w sensie, no ma jakieś tam samochody, którymi on się zajmuje i tak dalej, nie? No i
wiadomo, oni są, wiesz, 24 godziny na dobę pod telefonem. Dzwoni do niego pewnego dnia kierowca. Znaczy... telefon w zasadzie. Kierowca. A sprawa wyglądała tak, że ten kierowca jeździ ze swoją żoną, bo jakoś wakacje było i wiesz, i wziął tą swoją żonę po Europie, wiesz, trasę po to międzynarodówka, nie? Żeby sobie pojeździli razem, wiesz, co chodzi. Dzwoni ten telefon tego kierowcy, on odbiera taki, wiesz, bo to środek nocy, nie wiem, druga, trzecia w nocy. Stary. Odbiera ten telefon, taki zaspanym głosem, mówi, słucham, co się stało. Wnet rozżalona, roztrzęsiona i zapłakana kobieta mówi do niego, że ten, i tutaj podaje mi cenzurowane słowa, nie wiem, czy ja mogę używać tych słów. Hunsfot, ham, prosta, Hunsfot, nic po gnom. Zostawił ją na stacji benzynowej. On się pyta, co się stało, no. Ja poszłam zapłacić do toalety, a on pojechał. I co ja mam zrobić? On mówi, poczekaj, ja to załatwię. Dzwonię do tego kierowcy, ten kierowca odbiera i mówi, siema, kurwa, ziomek, szybko mów, bo nie mogę gadać, bo prowadzę. On do mnie mówi, on do niego mówi tak, spójrz w prawo. Mówi, nie mogę, bo prowadzę. Spójrz na chwilę w prawo, nie mogę. On mówi, to kurwa, zatrzymaj się na stacji, na zatoczce i spójrz w to prawo. Mówi, spojrzałem i co? I nie brakuje ci niczego? Tak się, wiesz, mówi, że rozglądam się i nie, niczego. A nie jest ci za cicho w tej kabinie? O kurwa, już wracam po nią. Ale chips. I taka historia. Dobrze. Ja pier... Co się stało? No i ho, zasiałem sobie pszenicę. I taka historia nastąpiła. W sumie to tak bym powiedział, że no, w sumie to wyczunia, nie? Tak. No a ja to teraz ja... już miałem. Co? Teraz to się przed mnie już miałem. A ja, słuchajcie, dojadę do końca tego przejazdu i sobie kończę, bo ile mogę głęboszować? A zostało mi w baku 60 litrów paliwa. Więc takim oto brudnym widokiem John Deere'a z głęboszem kończę z wami ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage Instagrama i także do sąsiada złodzieja, który pokazywał jak tam jakieś tam swoje nabytki różnego rodzaju, jakieś testy sztajerowe, Bóg wie co tam jeszcze sobie wykombinował. Moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa! Cześć, cześć.